Dzień dobry Państwu, Michalina Szymborska. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Moimi gośćmi są dzisiaj Karolina Pawliczak z Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa. Oraz Janusz Kowalski z Solidarnej Polski w studio. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, pani poseł. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy Polska jest bliżej czy dalej wypłaty środków z KPO. I pierwsze swoje pytanie skieruję do poseł Karoliny Pawliczak. Pani poseł, widzimy wszyscy, że Polska bardzo angażuje się w pomoc Ukrainie. I chciałabym przywołać też wypowiedź byłej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, ambasador Mosbacher, która powiedziała, że opowieści o braku praworządności w Polsce to jest rosyjska dezinformacja. I właśnie, pani poseł, dlaczego Lewica tak naprawdę atakuje Polskę na forum europejskim? I czy faktycznie wy jesteście za tym, żeby Polska te środki dostała, czy też razem z Ursulą von der Leyen czekacie, aż zmieni się władza, zmieni się premier i wtedy dopiero te środki do Polski popłyną? Jak to jest? Pani redaktor i szanowni państwo, panie pośle, no to stwierdzenie, że Lewica atakuje Polskę, jest absolutnie nieprawdziwe. My jedynie upominamy się, co jest bardzo ważne, i zaznaczamy kwestię praworządności w Polsce, która no niestety została za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, właśnie z panem posłem również tutaj uczestniczącym w programie z Solidarnej Polski. Ta praworządność została naruszona, o czym świadczy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przecież to jest fakt, to zostało stwierdzone. Zresztą, żeby była jasność, również przyznał się do tego sam pan premier, przyznał się do tego prezes Kaczyński, którzy to powiedzieli już w ubiegłym roku, że Izba Dyscyplinarna, bezprawna Izba Dyscyplinarna, która właśnie warunkuje niestety to naruszenie praworządności w Polsce, ale już że jest Izba zlikwidowana, pani poseł, zostanie zlikwidowana, ale kilka dni temu pani Ursula von der Leyen powiedziała również o przywróceniu zawieszonych sędziów do orzekania. To jeszcze się nie wydarzyło. Mało tego, nie są wdrożone procedury, które by zmierzały do tego, żeby tych sędziów przywrócić. Już nie wspomnę o tym, że sama reforma wymiaru sprawiedliwości przeprowadzona przez ministra Ziobro to jest jeden wielki niewypał, o czym również powiedział pan premier. Jest bardzo niezadowolony z tego, co zostało albo właściwie nie zostało zrobione w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Przypomnijmy, że blisko 9 lat pan Ziobro zarządza, że tak powiem, wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Jest jeden wielki bałagan. Mało tego, nie otrzymujemy środków z Krajowego Planu Odbudowy, a to są pieniądze potrzebne naszej gospodarce. Tak, a chłopcy nadal się bawią. Niestety, tak to wygląda. To teraz poseł Janusz Kowalski. Panie pośle, jakby pan odpowiedział na te zarzuty właśnie dotyczące praworządności i dotyczące tego, że to premier tutaj też jakby podpisuje pod tymi zarzutami Ursuli von der Leyen co do właśnie praworządności, co do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce? No, alternatywna całkowicie rzeczywistość, pani poseł z Lewicy. Po pierwsze, praworządność w Polsce jest, była i tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny jest od tego, aby rozstrzygać, co jest zgodne z polskim prawem, a co nie jest, a nie żadny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To po pierwsze, to jest właśnie niepraworządne powoływanie się na unijnych eurokratów, którzy nie mają nic wspólnego z polską konstytucją. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, ta reforma, jak wszyscy wiemy, jest zablokowana od 5 lat. Ustawy, które spłaszczają strukturę sądów, są przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości i leżą dzisiaj w lasce marszałkowskiej. W każdej chwili na najbliższym posiedzeniu możemy przyjąć tą reformę sądownictwa, która była właśnie zablokowana ze względu na tak zwany dialog z Brukselą. Kompletnie nieudany. Nieudany dlatego, że Bruksela nigdy nie chciała się z Polską porozumieć. Po trzecie, wskazywanie przez panią poseł jako autorytetu Ursuli von der Leyen, która w latach 2013-2019 realizowała obok Angeli Merkel najbardziej proputinowską progazpromową politykę i w ramach deputinizacji powinna być wyrzucona z Komisji Europejskiej, jest dla mnie znamienne. Po czwarte, jeżeli pani mówi, że Lewica nie atakuje Polski w Brukseli, no to mogę powiedzieć o 40 różnych rezolucjach, które pan Robert Biedroń i inni postkomuniści z waszej formacji popierali w Parlamencie Europejskim. Ja nie znam żadnego wystąpienia Roberta Biedronia, w którym by wspierał polski rząd, swoją ojczyznę. Wszystkie to jest jad, nienawiść, hejt przeciwko własnej
niepotrzebny ojczyźnie. Po piątej, w sprawach KPO to Solidarna Polska w 100% miała rację. Mówiliśmy jasno przed braniem tego kredytu. Stwórzmy własne KPO, weźmy sobie za 1%, 1,3, 1,9, bo takie były dwa lata temu warunki. Pożyczmy sami bez pośrednictwa Komisji Europejskiej pieniądze. Nie posłuchaliście, głosowaliście za KPO w polskim Sejmie. Nie ma tych pieniędzy, to jest wasza również postkomunistów. Postkomunistów odpowiedzialność, gdybyście słuchali Solidarności. Ja pani swojego współkoalicjanta, ale ja sobie, a nie do nas. Ja sobie, ja pani, nie ja pani nie przerywałem. Pieniądze z KPO nigdy nie miały być wypłacone i nie będą wypłacone. Dlaczego? Dlatego, że eurokraci, szantażując Polskę pieniędzmi, chcą powrotu właśnie do władzy Donalda Tuska, postkomunistów, Kosiniaka, Kamysza, no i teraz jeszcze Szymona Hołowni, który dokładnie tak jak Rafał Trzaskowski chciał zamykać chociażby kopalnię Bogatynia na pstryknięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Innymi słowy, potrzebny jest mocny zwrot w polityce unijnej, wyrzucenie Ursuli von der Leyen, wyrzucenie waszego polityka, Fransa Timmermansa, bo to polityk lewicy odpowiada za kryzys energetyczny, za te podwyżki cen ciepła, energii 100-200%, to jest wasza odpowiedzialność lewicy. Wy rządzicie w Unii Europejskiej kwestiami energetycznymi, dzisiaj Polacy przez was, przez Fransa Timmermansa, postkomunistów, lewicę, Biedroniów, płacą gigantyczne rachunki. Więc jeżeli wam zależy na Polakach, zajmijcie się tym, żeby Polacy płacili niższe ceny. Teraz poseł Karolina Pawliczek, pani poseł, czy faktycznie pani też jest sceptyczna co do, bo to jest chyba najistotniejsze w tym momencie, na tym też zależy Polakom, czy pani również jest sceptyczna co do kwestii wypłaty tych środków z KPO, co do tego transferu? Ja oczywiście chciałabym, żeby te pieniądze jak najszybciej dotarły do Polski. Pamiętajmy, że głosowaliśmy, w przeciwieństwie właśnie do pana posła, głosowaliśmy za funduszem odbudowy, głosowaliśmy za wsparciem, bo to jest konkretne wsparcie dla naszej gospodarki. I gdzie są te pieniądze? Chcieliśmy, żeby te pieniądze dotarły jak najszybciej. To wy stanęliście na przeszkodzie. Jesteście największymi szkodnikami naszej polskiej gospodarki i naszej racji stanu. Proszę mi nie przerywać. Chcę powiedzieć, że to pan żyje w alternatywnej rzeczywistości, panie pośle. Jak się słucha pana posła, no ja niestety mam tą nieprzyjemność, że na każdym posiedzeniu niestety muszę wysłuchać to, co pan w tym swoim słowotoku chce przekazać. To tak jakby pan miał wykutą formułkę w tych swoich punktach, które sobie tam gdzieś w głowie pan poumieszczał i mówi pan dokładnie to samo od ponad roku. Po kolei wszystkie te punkty. Pani Ursula von der Leyen, chcę powiedzieć, komisarz Unii Europejskiej, jest przyjmowana z honorami przez pana mocodawcę, pana premiera. Zniecierpliwienie co do wymiaru sprawiedliwości, co do tego pseudo reformy odczuwa się już ze strony Pałacu Prezydenckiego i tak naprawdę to wasz los jest już policzony, bo wasz współkoalicjant, ja się oczywiście tym absolutnie nie martwię, ale ma was dosyć. Ja się martwię tym, że te pieniądze nie dotarły do Polski i odpowiadając na pytanie pani redaktor, niestety obawiam się, że póki będzie rządzić PiS wraz z Solidarną Polską, chyba że Solidarna Polska zostanie pogoniona z tej koalicji, to te pieniądze niestety do Polski nie dotrą. Pamiętajmy, że praktycznie wszystkie kraje już partycypowały, już w tych środkach już wykorzystują pieniądze na rzecz swoich gospodarek. Węgry również? My tracimy, no ale Węgry jednak ugięły się przed pewnymi restrykcjami, które Unia Europejska przekazała właśnie w wymiarze, że w zakresie wymiaru sprawiedliwości. I chcę powiedzieć, że my jesteśmy na ogonie, że tak powiem, tych wszystkich decyzji, jeśli chodzi o przekazanie środków. Właściwie nie widać, odpowiadając też na pani pytanie, nie widać dzisiaj światła w tym tunelu, dlatego że Solidarna Polska uparcie niestety blokuje te pieniądze. I reforma wymiaru sprawiedliwości również w obszarze likwidacji Izby Dyscyplinarnej, która to likwidacja, można powiedzieć, nie doszła do skutku, pani redaktor. To jest pudrowanie rzeczywistości. Teraz poseł Janusz Kowalski, to chyba raczej Ursula von der Leyen blokuje te środki z KPO, z tego co słychać, z tego co możemy też przeczytać i zauważyć, posłuchać. A teraz może przejdźmy do tego... Jeżeli mogę tylko jedno zdanie. Tak? Postkomunistyczna lewica była, jest i będzie partią zgiętych karków. Kiedyś służyli Moskwie, dzisiaj służą Brukseli. No jest to niewiarygodne, że poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani poseł z lewicy, która chyba zapomniała, że przysięgała na rzecz wierności konstytucji i przestrzegania polskiego prawa, mówi nowomową Brukselczyków, Niemców i wszystkich wrogów Polski, którzy atakują Polskę. Powtarzam, nie znam ani jednej rezolucji, którą popierała lewica w Parlamencie Europejskim, a popieraliście ich 40, w którym to wy
namawialiście do blokowania środków w Polsce. To wy razem z Donaldem Tuskiem odpowiadacie za to, że tych pieniędzy nie ma. Dlatego, że do tego namawialiście. Robert Biedroń jest twarzą blokady miliardów złotych z KPO dla Polski. Przed tym przestrzegaliśmy i to Solidarna Polska miała rację, bo widzieliśmy, że Bruksela i Niemcy mają w mojej ocenie w swoich szeregach właśnie tutaj w Polsce taką piątą kolumnę. Ludzi, którzy nie służą Polsce, tylko służą Brukseli. Mamy nadzieję, że wylądujecie po prostu na śmietniku historii. No wy wylądujecie wcześniej. I na pewno w przyszłym roku przegracie wybory. Po prostu plankton proszę polityczny, państwa, który nie powinien funkcjonować w polskiej polityce. To może przejdźmy do tego, bo tutaj widzę, że jest różnica zdań. Zasadnicza. Tak, jaka powinna być w takim razie strategia Polski, jeżeli chodzi o tą wypłatę tych środków z KPO. Panie pośle, czy powinniśmy tak naprawdę przestać się starać trochę o tą wypłatę tych środków, bo widzimy też tutaj, chciałam zacytować profesora Krasnodębskiego, że przestał rozumieć właśnie w kontekście tego KPO politykę rządu i czy tak naprawdę poradzimy sobie też bez tych środków. Moja ocena w tej sprawie była i jest i pozostanie taka sama. Po pierwsze, nie powinniśmy brać tego eurokredytu, bo wiedzieliśmy od samego początku jako Solidarna Polska, że nigdy te pieniądze nie zostaną wypłacone. Ja jeszcze w październiku 2021 roku złożyłem interpelację do pana premiera, pokazując ścieżkę prawną wyjścia z KPO. Z szantażystami i z terrorystami z Brukseli się nie rozmawia. Jeżeli ktoś Polskę okłamuje i szantażuje i próbuje ingerować w konstytucyjny porządek prawny, powinniśmy z takimi ludźmi nie rozmawiać, blokować wszystkie decyzje w Unii Europejskiej. W mojej ocenie w ogóle potrzeba zbadać, czy Ursula von der Leyen za to, że namawia do łamania konstytucyjnego porządku prawnego, nie powinna być dzisiaj ścigana karnie, tak, karnie, europejskim nakazem karnym, za to, że przekracza swoje kompetencje. No nie może być tak, że urzędnik z naszych pieniędzy opłacany, bo Ursula von der Leyen również z polskich pieniędzy jest opłacany, namawia do tego, żeby łamać polskie prawo, żeby wyrzucać sędziów. Kim jest Ursula von der Leyen? Jest zwykłym eurokratą za kilkadziesiąt tysięcy euro, biorącym co miesiąc pieniądze i poucza Rzeczpospolitą Polską, państwo członkowskie Unii Europejskiej. Powinna być ścigana i wsadzona w mojej ocenie do więzienia za to, że namawia do łamania polskiego prawa. Z terrorystami z Brukseli się i szantażystami nie rozmawia. Absolutnie nie wolno z nimi rozmawiać. A to, że oczywiście komuniści, którzy odbierali polecenia z Moskwy, dzisiaj odbierają z Brukseli, atakują Polskę, mają całkowicie inną percepcję, to jest ich problem. Zresztą komuniści w mojej ocenie w przyszłym parlamencie się nie znajdą, bo Polacy widzą, jakimi jesteście hipokrytami, jak atakujecie Polskę, jak w sytuacjach kryzysu nie wspieracie Polski. To mówi poseł 0,7 poparcia, procent poparcia. Może zawyżyłam nawet. Pani redaktor, szanowni państwo, jeżeli pan poseł Kowalski tak pluje na Unię Europejską, jeżeli mówi o terrorystach z Brukseli, a nie wiem, po prostu to jest, jestem zszokowana pana słowami, chociaż nie powinnam się już temu dziwić, bo przecież niejednokrotnie słyszałam, jak pan leje ten jad, nienawiść po prostu z mównicy sejmowej. Ale jeżeli pan tak mówi, to niech pana europarlamentarzyści, pana koledzy, pan Jaki, pani Kępa zrezygnują z tego euromandatu. No po co mają się tam męczyć? I tak niewiele przysługują się naszemu krajowi. Niewiele tam mogą zrobić. A w sumie biorą euro, biorą uposażenie, biorą dietę. Niepotrzebnie staje się, bo pan poseł tak zieje nienawiścią w stosunku do Unii Europejskiej, że wy tam po prostu niepotrzebnie zupełnie jesteście. Ja mam propozycję, żeby pan to zaproponował swoim kolegom. No po co tam być? Bo to jest hipokryzja, panie pośle, z pana strony. To wy tam chcecie być, chcecie powojować swoją szabelką. Wzięcie tych bardzo wysokich uposażeń jest również, myślę, dosyć nobilitującą historią. Ale z drugiej strony to, co mówicie, to jest po prostu szokujące. To pan powinien pójść do więzienia właśnie za to, niestety, co pan mówi. Bo to jest, pan szkodzi naszemu krajowi. To jest racja stanu. Pan stanie przed Trybunałem Stanu, panie pośle. Panie pośle, no właśnie, jakby pan się do tego odniósł? Czy jednym zdaniem. Znaczy, jestem dumny z tego, jak pani europoseł Beata Kempa i Patryk Jaki bronią polskiej racji stanu niepodległości i suwerenności przed tymi, tak, w mojej ocenie, terrorystami z Brukseli, którzy szantażują Polskę, z tymi wszystkimi Biedroniami i Platformą Obywatelską. A jeżeli pani rzeczywiście chce zrezygnować, no to pani powinna zrezygnować z mandatu, bo pani sieje taką nienawiść wobec Rzeczypospolitej, wobec ojczyzny. Pani mówi językiem Brukselczyków, językiem niemieckim, językiem ludzi, którzy życzą Polsce źle. Ja bronię suwerenności, pani rozumiem, że nie rozumie tego słowa, co to jest suwerenność, co to jest niepodległość, co to jest demokracja. Tutaj ja to rozumiem. Pan tą suwerenność zabiera. Pan ma po prostu ograniczenia umysłowe, panie pośle. Pani jest z partii komunistycznej, wy naprawdę nie rozumiecie, co to jest suwerenność. Proszę państwa, tutaj musimy postawić kropkę. Ja powiem tylko, że w tym samym składzie widzimy się za chwilę.